wykładzie tym przedstawię podstawowe mechanizmy fizjologiczne, dzięki którym odczuwamy ból. Ale jak zwykle ze wszystkimi zjawiskami fizjologii najtrudniej jest z definicją. Dlatego zacznę swój wykład od przedstawienia definicji bólu przyjętej przez Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu. Ból jest nieprzyjemnym doświadczeniem czuciowym i emocjonalnym związanym z aktualnym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki albo określanym w kategoriach takiego uszkodzenia. Co znaczy określanym w kategoriach takiego uszkodzenia? Ponieważ są takie zespoły bólowe, które nie mają obiektywnej przyczyny, a jednak pacjent twierdzi, że go boli i ocenia ten ból tak, jak gdyby miał coś, jakąś zmianę chorobową w organizmie. To występuje w niektórych stanach nerwicowych i dlatego takie właśnie zdanie zostało wprowadzone do tej definicji. Jak wynika z tej definicji, ból jest rodzajem czucia, dlatego że czujemy ból, jest emocją, ponieważ jest nieprzyjemny, ale też jest popędem, ponieważ umożliwia nabywanie reakcji obronnych chroniących organizm przed działaniem czynników szkodliwych. No, o tym mówi przysłowie, kto raz się sparzył, ten na zimne dmucha. Jeżeli ból jest czuciem, to o tym czuciu chcę trochę więcej powiedzieć. Rozumiemy kilka rodzajów czucia. Czucie somatyczne, związane z odbiorem bodźców z powierzchni skóry, jak i z narządu ruchu, czyli z torebek stawowych, z okostnej, z więzadły, oraz czucie trzewne, polegające na odbieraniu czucia z narządów wewnętrznych, z otrzewnej, opłucnej, opony twardej mózgu i rdzenia kręgowego. Tym, że czucie trzewne nie zawsze jest świadomie odczuwane. Odczuwamy je dopiero wtedy, kiedy to pobudzenie jest silniejsze, kiedy już zaczyna nas coś boleć i wtedy mamy do czynienia z bólem trzewnym. No i do czucia zaliczamy również czucie bólu, które występuje zarówno w obrębie czucia somatycznego, kiedy boli nas skóra, kości, stawy, i w obrębie czucia trzewnego, kiedy boli nas coś w obrębie narządów wewnętrznych. Ból nie jest zjawiskiem jednorodnym. Rozróżniamy dwa jego rodzaje. Rozróżniamy ból fizjologiczny, jest to ten ból, który odczuwamy zawsze, kiedy nawet jesteśmy zdrowi, ale kiedy zadziała na nas jakiś bodziec bólowy. I właśnie ten ból jest bardzo korzystny i dobrze jest go mieć. O znaczeniu tego bólu świadczą przypadki kliniczne ludzi, którzy mają deficyt bólu fizjologicznego wskutek jakiegoś defektu genetycznego. No i ludzie tacy są zawsze poranieni, oparzeni, dlatego że we właściwym czasie nie reagują na bodźce bólowe. No i jest jeszcze ból patologiczny. To jest tutaj napisane, że lepiej go nie odczuwać, to znaczy lepiej nie chorować, ale jeżeli już jest, jeżeli już chorujemy, to zazwyczaj sygnalizuje chorobę i zapobiega jej zlekceważeniu. I właśnie gdyby ten ból występował częściej, gdyby sygnalizował takie podstępne choroby, to na pewno by się udało uratować wielu pacjentów, zanim choroba osiągnie taki stan, kiedy już pomoc jest trudna. To nie chodzi tutaj o rozróżnienie tylko, że to występuje w stanie zdrowia, a to w stanie choroby, ale dlatego, że oba rodzaje bólu zależą od nieco innych mechanizmów fizjologicznych. Zanim przejdę do kontynuowania wykładu, muszę omówić pewne terminy podstawowe, których będę używał, terminy dotyczące bólu. Więc ból, oczywiście to już definicja została poprzednio podana, ale są jeszcze inne terminy. Nocycepcja. Nocycepcja, czyli zdolność odbioru bodźców szkodliwych. Czy nocycepcja jest tym samym co ból? To jest pojęcie podobne, ale nie identyczne, dlatego że możemy mieć zdolność odbioru bodźców szkodliwych, a mimo to bólu nie odczuwać. Na przykład, jeżeli mamy zablokowany nerw czuciowy nowokainą w czasie zabiegu jakiegoś chirurgicznego, to oczywiście receptory bólowe funkcjonują, ale impulsy bólowe nie są przesyłane dalej do ośrodków bólu.
Nocyceptory. Nocyceptory są to receptory wrażliwe na bodźce szkodliwe. Nazwa pochodzi od łacińskiego nocere, szkodzić. Dalej, analgezja, to jest zmniejszenia czucia bólu, kiedy czucie bólu odczuwamy słabiej niż normalnie. Hiperalgezja, to jest nadmierne odczuwanie bólu. I jeszcze allodynia, odczuwanie bodźców niebólowych jako bolesnych. Na przykład bodźce dotykowe są odczuwane tak, jak gdyby były bodźcami bólowymi. I teraz jeszcze muszę omówić pojęcie receptora. Receptor ma w fizjologii dwa znaczenia i tak w każdej encyklopedii tak jest podane, jeden i dwa. Nazwa pochodzi od łacińskiego recipere, odbierać. Receptorami są elementy odbiorcze w narządach czucia, wrażliwe na bodźce mechaniczne, termiczne, chemiczne, świetlne. A więc mamy receptory w siatkówce oka, w skórze, w narządzie słuchu i tak dalej. Ale receptorem również nazywamy to miejsce w komórce, niekoniecznie nerwowej, jakiejkolwiek komórce organizmu, najczęściej w błonie tej komórki, wrażliwe na specyficzny czynnik biologicznie aktywny, na przykład neuroprzekaźnik, hormon. I w swoim wykładzie będę mówił o receptorach dwojakiego, właśnie tych dwojakiego rodzaju. O receptorach bólowych, to znaczy o pierwszej kategorii receptorów i o receptorach wrażliwych na pewne substancje modulujące ból, czyli receptorach w tym drugim pojęciu. Przede wszystkim receptory czucia, nie tylko bólu, ale różnych rodzajów czucia, znajdują się w skórze. I tutaj schemat skóry, schemat unerwienia skóry jest przedstawiony na tym przezroczu. W skórze wyodrębniamy naskórek i skórę właściwą. Widzimy, że tutaj przedstawione są różne receptory. Receptory reagujące na bodźce mechaniczne, czyli receptory dotyku. Jest ich kilka rodzajów, a to dlatego, że one w różny sposób reagują na bodźce. W różnym stopniu ulegają tak zwanej adaptacji, o której będę mówił. Rozróżniamy też receptory zimna i ciepła i rozróżniamy te receptory, które nas teraz najbardziej interesują, to receptory bólowe. I teraz o ile receptory dotyku mają jakieś elementy dodatkowe, torebki łącznotkankowe czy inne jakieś struktury, które ułatwiają przekazywanie, przenoszenie siły bodźca mechanicznego na receptor właściwy, to bodźce bólowe są wolnymi zakończeniami nerwowymi. I jeszcze tutaj jest kilka takich szczegółów, mianowicie to są takie litery A, delta, A, beta i C. To są włókna nerwowe odprowadzające impulsy z tych receptorów. I w zależności od tego, czy to jest receptor A, beta, czy A, delta, czy C, to włókno nerwowe przenosi impulsy z różną częstością, o czym zresztą będę jeszcze mówił dalej. Tu jeszcze mam jeszcze rozróżnienie bólu szybkiego i bólu powolnego, czyli widzimy, że są dwa rodzaje bólu. Teraz co się dzieje z impulsami powstałymi, czy to w skórze, czy w narządzie ruchu. Rozróżniamy czucie dotyku, czucie głębokie i czucie bólu. Czucie dotyku jest to czucie, które odczuwamy, kiedy dotykamy skóry jakimś przedmiotem. Czucie głębokie natomiast polega na odczuwaniu ułożenia części ciała względem siebie, a więc odczuwamy pozycję palca, pozycję kończyny, właśnie dzięki czuciu głębokiemu. No i czucie bólu jest związane z receptorami bólowymi, znajdującymi się w skórze, ale też w obrębie stawów, kości, więzadeł, również mięśni. I teraz impulsy zarówno czucia głębokiego, czucia dotykowego, czy czucia bólu biegną do ośrodkowego układu nerwowego, najpierw do zwoju rdzeniowego, znajdującego się w pobliżu rdzenia kręgowego i następnie ich drogi rozchodzą się. Otóż impulsy czucia głębokiego, czucia dotyku biegną w
tylnych powrózkach rdzenia do ośrodków czuciowych. Natomiast impulsy bólowe przechodzą na drugą stronę rdzenia kręgowego i biegną do ośrodków w powrózkach bocznych. To rozdzielenie dróg przenoszących te impulsy ma bardzo ważne znaczenie kliniczne, dlatego że jeśli na przykład pacjent ma uszkodzoną boczną część rdzenia kręgowego, wówczas dotyk i czucie głębokie odczuwa prawidłowo, natomiast nie czuje czucia bólu. Także to ma bardzo ważne znaczenie diagnostyczne. Ale jeszcze jest inna droga impulsów bólowych. Część impulsów przełącza się na bocznicę tak zwaną, czyli włókno nerwowe odchodzące od właściwego neuronu i dochodzącego do neuronu ruchowego. Dzięki temu, kiedy dotykamy jakiegoś przedmiotu gorącego, cofamy rękę na skutek tego odruchu. I w czuciu bólu ważną rolę odgrywają neurony w rogu grzbietowym rdzenia kręgowego, tu właśnie, gdzie następuje przełączenie informacji bólowej z neuronu pierwszego rzędu na neuron drugiego rzędu. Wszystkie receptory organizmu, z wyjątkiem nocyceptorów, czyli receptorów bólowych, podlegają adaptacji, czyli ich wrażliwość na bodziec zmniejsza się w miarę trwania tego bodźca. Receptory bólowe temu nie podlegają. Czucie bólu również nie ulega habituacji, czyli przywykaniu. O ile my możemy na przykład odwrócić uwagę od tykającego zegara, który nam przeszkadza, dlatego że wystąpiła habituacja na ten bodziec, o tyle nie możemy zapomnieć o tym, że nas coś boli. Ten ból zawsze będzie nas dręczył. Ale na szczęście mamy potężny system tłumiący ból. Także oprócz systemu bólowego mamy również potężny system, który przeciwdziała nadmiernemu bólowi. Teraz chcę pokazać, w jaki sposób receptory dotyku ulegają adaptacji. Ma to znaczenie ważne dlatego i dlatego mówię przy omawianiu bólu, dlatego że pobudzenie receptorów dotykowych odgrywa rolę w hamowaniu bólu. W skórze na przykład, a prawdopodobnie też i w głębszych warstwach ciała, występują receptory o powolnej adaptacji i szybkiej adaptacji. Więc kiedy naciskamy na skórę, odkształcamy receptor, pobudzamy go. Jeżeli pobudzony jest receptor o powolnej adaptacji, wówczas impulsy powstają przez cały czas trwania nacisku na skórę. Oczywiście przy dłuższym nacisku one potem stają się coraz rzadsze, dlatego że receptor ulega jednak adaptacji, ale dopiero po dłuższym okresie czasu. Natomiast receptor o szybkiej adaptacji reaguje tylko w momencie początku nacisku na skórę. Potem już dalszy nacisk nie powoduje żadnego pobudzenia. A kiedy puszczamy, receptor wraca do stanu sprzed działania siły, znów jest krótkotrwałe pobudzenie. Kiedy przed zadziałaniem siły nie ma pobudzenia, w czasie działania siły receptor o powolnej adaptacji jest pobudzony przez cały czas. Receptor o szybkiej adaptacji jest pobudzany tylko przy początku działania bodźca i po jego ustąpieniu. Receptor o wolnej adaptacji jest pobudzany w ten sposób, że pod wpływem bodźca mechanicznego dochodzi do odkształcenia torebki tego receptora i w obrębie receptora powstaje pobudzenie. To pobudzenie receptora potem generuje impulsy nerwowe, które są przekazywane, przenoszone do odpowiednich ośrodków. I tak długo jak trwa działanie siły na receptor, tak długo są generowane te impulsy. Receptor o szybkiej adaptacji zaczyna działać tylko wtedy, kiedy na początku działania siły bodźca i te impulsy są przewodzone, kiedy potem jego pobudzenie już ustępuje, zanika i dopiero od
sunięcie bodźca znów ponownie wyzwala impuls. Natomiast receptory bólowe są wrażliwe na różne bodźce. I mechaniczne, i termiczne, i chemiczne, bo są to receptory nie tak specyficzne jak receptory dotyku czy też inne bodźce. I te bodźce muszą być dość silne, żeby pobudzić receptor bólowy. I co się dzieje, kiedy zadziała bodziec bólowy na receptory bólowe, na nocyceptory, dochodzi również do ich pobudzenia i do powstania potencjału elektrycznego, czyli impulsu elektrycznego, który wędruje wzdłuż włókna. I teraz, jak widać na tym rysunku, ból szybki jest rzeczywiście, jego impulsy są przenoszone szybko, a ból wolny nazywa się tak dlatego, że jego impulsy są przewodzone wolno. Dlaczego tak się dzieje? Otóż włókna A delta mają osłonkę mielinową. To są właśnie te białe odcinki. I pobudzenie przesuwa się między kolejnymi przerwami, między kolejnymi przerwami granie oddzielającymi poszczególne odcinki osłonki mielinowej. Natomiast włókna przewodzące ból powolny nie mają takiej osłonki, dlatego pobudzenie się jest przenoszone bardzo wolno, w sposób ciągły, a tutaj w sposób skokowy. Dzięki temu informacja bólu szybkiego wcześniej dociera do naszej świadomości niż informacja o bólu powolnym. Wyobraźmy sobie, że włączyliśmy nieopatrznie rękę do gorącej wody. Zostały pobudzone receptory bólowe i zostały wytworzone impulsy, które wędrują włóknami A delta i C do ośrodkowego układu nerwowego. Warto zauważyć, że impulsy bólu powolnego docierają do ośrodków podkorowych, głównie do tworu siatkowatego i potem do jąder śródblaszkowych i linii pośrodkowej wzgórza. Natomiast impulsy bólu szybkiego docierają wprawdzie również do jąder linii pośrodkowej, ale również do jąder czuciowych wzgórza. I właśnie dzięki tym impulsom możemy oceniać lokalizację bólu, na jakie miejsce zadziałał bodziec bólowy. Ból wolny jest lokalizowany dość trudno. Tu jest właśnie ten cały rysunek jest pokazany w powiększeniu, a więc pierwszy etap, pobudzenie nocyceptorów, przejście impulsów przez zwój rdzeniowy, dojście impulsu do rogu tylnego, pobudzenie następnego neuronu i dalsza wędrówka impulsów drogami nerwowymi. I tu jest pokazany ból szybki i ból powolny. To jest to, co my czujemy. Jeżeli każdy, komu nieopatrznie zdarzyło się włożyć rękę do gorącej wody, ma odczucie następujące. Najpierw jest gwałtowny ból, bardzo szybki, bardzo ostry. Potem jest chwila ulgi i potem jest druga faza bólu, kiedy już ból jest piekący i już trwa dłużej. Więc dalej impulsy bólu powolnego dochodzą do struktur w pniu mózgu, w moście i w śródmózgowiu, głównie do tworu siatkowatego i do jądra olbrzymiokomórkowego. Ta nazwa bierze się stąd, że to jądro zawiera neurony bardzo duże i dlatego zostało tak nazwane olbrzymiokomórkowe, jądro zawierające olbrzymie komórki. Jest to ośrodek podczucia. Teraz jaka jest konsekwencja tego, że impulsy bólowe dochodzą do tworu siatkowatego? Jest to bardzo ważna konsekwencja. Twór siatkowaty należy do tak zwanych nieswoistych systemów mózgu. Jego pobudzenie jest niezbędne dla utrzymania mózgu w stanie świadomości. Jego pobudzenie jest niezbędne dla procesu czuwania.
Natomiast twór siatkowaty jest zahamowany w czasie snu. I właśnie to jest przyczyna, że bodźce bólowe tak silnie pobudzają twór siatkowaty, że nie możemy zasnąć, kiedy nas coś boli. Natomiast impulsy bólu szybkiego biegną wyżej, do wyższych struktur mózgowych. I teraz tu jeszcze zwrócę uwagę na pewne odgałęzienia od tych dróg, które dochodzą do istoty szarej ogółowodociągowej, która należy do układu hamującego ból. To jest taka pętla zwrotna, że impulsy bólowe w pewien sposób również pobudzają układ hamowania bólu. I to ten mechanizm jest uważany za jedno, znaczy na podstawie tego mechanizmu próbuje się wyjaśnić jeden z mechanizmów działania akupunktury. Impulsy dochodzą wreszcie do wzgórza, do jąder linii pośrodkowej, jąder śródblaszkowych. Te jądra należą też do nieswoistego systemu, tak jak układ, jak twór siatkowaty. Tworzą pewien układ, zwany układem siatkowatym. Również one są niezbędne i aktywność dla utrzymania mózgu w stanie czuwania. Odgrywają również rolę i w śnie. Natomiast impulsy bólu szybkiego dochodzą również wprawdzie do jąder śródblaszkowych, ale do jąder czuciowych wzgórza. I od tych jąder dopiero, prawda, idzie pobudzenie do kory mózgu, do różnych jej części. I dlatego możemy ocenić, czy boli nas ręka, czy mam ból, coś w obrębie tułowia, czy też boli nas kończyna dolna. Schematycznie mechanizm czucia bólu można przedstawić następująco. Na wejściu jest receptor, nocyceptor i w obrębie receptora zachodzi proces nocycepcji, czyli reakcji na bodziec szkodliwy. Impulsy bólowe są przekazywane przez komórkę zwojową, to też znajdującą się w zwoju rdzeniowym, do ośrodka w rdzeniu kręgowym, czyli do rogu grzbietowego. Impulsy są przekazywane do drugiego neuronu, którym podążają do ośrodka w pniu mózgu, a więc do tworu siatkowatego, do jądra olbrzymiokomórkowego. I tutaj realizuje się czucie bólu powolnego. Natomiast impulsy bólu szybkiego neuronem trzecim, czyli trzeciego rzędu, dochodzą do okolicy czuciowej kory mózgu. No i dzięki tym mechanizmom są uświadamiane, czucie bólu jest uświadamiane. Brak adaptacji receptorów bólowych i brak habituacji do bólu jest kompensowany istnieniem potężnego układu hamowania bólu. Ten układ hamowania bólu jest aktywowany na przykład przez bodźce stresowe, bodźce emocjonalne. Dlatego w stanie pobudzenia emocjonalnego odczuwamy ból słabiej albo nawet wcale. O zmniejszeniu czucia bólu jest wiele doniesień. Na przykład u żołnierzy podczas walki obserwowano to. Obserwowano to w systematycznych badaniach u ofiar wypadków drogowych, znaczy takich wypadek, który nie powodował jakichś drastycznych uszkodzeń, utraty przytomności, ale powodował jednak uszkodzenia ciała, złamania, zwichnięcia, które powinny boleć, a pacjent odczuwał ból nieproporcjonalnie do stopnia uszkodzenia. Również w czasie pobudzenia seksualnego czucie bólu jest zmniejszone. Pod wpływem emocji sportowych również czucie bólu jest zmniejszone. Mechanizm, zjawisko to nazywane jest analgezją postresową. Analgezja postresowa, czyli zmniejszenie czucia bólu pod wpływem czynników stresowych, ma ważne znaczenie biologiczne. Występuje ono również u zwierząt. Na przykład zaznacza się u zwierząt w czasie walki. Zwierzęta
które walczą o terytorium, o pokarm, o samicę, niekiedy zostają silnie zranione w tych walkach, a jednak walkę kontynuują mimo tego, dlatego że odczuwają ból słabi. Znaczenie biologiczne polega na tym, że analgezja postresowa, nieodczuwanie bólu umożliwia tym zwierzętom kontynuowanie walki, bez której nie zdobyłyby pokarmu, ani samicy, ani nie obroniłyby terytorium, a więc ich przystosowanie do środowiska byłoby naruszone. To po prostu nie wytrzymałyby konkurencji w walce o byt. I teraz do tego systemu hamującego ból należy bardzo wiele struktur i ośrodków mózgu. Więc tu mamy jądro łukowate podwzgórza, tak się nazywa ze względu na swój łukowaty przebieg. Jądro to bezpośrednio jest pobudzane przez czynniki emocjonalne działające na tak zwany układ limbiczny, którego pobudzenie warunkuje nasze przeżycia emocjonalne. Dalej z jądra łukowatego podwzgórza pobudzenie przenosi się do istoty szarej okołowodociągowej. Istoty szarej okołowodociągowej pobudzenie przenosi się do jąder szwu, czyli zespołu jąder w obrębie mostu, a stąd albo bezpośrednio już do rdzenia kręgowego, albo jeszcze do innego jądra, tak zwanego jądra przyolbrzymiokomórkowego, dlatego że znajduje się w bliskim sąsiedztwie jądra olbrzymiokomórkowego i stąd dalej do rdzenia. Po prawej stronie mamy zaznaczone peptydy opioidowe. Są to związki biologiczne, biologicznie aktywne o działaniu podobnym do morfiny. Do tych peptydów zaliczamy beta-endorfinę, enkefaliny, dynorfiny. I te peptydy opioidowe odgrywają rolę w hamowaniu bólu na różnych etapach drogi tej przeciwbólowej, można ją nazwać, więc w poszczególnych ośrodkach tej drogi. Na tym rysunku widzimy, w jaki sposób ten układ hamujący ból funkcjonuje. Po prostu daje on sygnał, stawia on coś w rodzaju znaku drogowego. Stop, prawda? Impulsy bólowe dochodzą do tego miejsca i dalej już nie przechodzą.